Witam serdecznie. W dniu dzisiejszym jesteśmy w gospodarstwie Damiana i Pawła Chrzan, gdzie rośnie nasza malinowa nowość, odmiana Buena Rosa. Dlaczego ogrodnicy decydują się na zmianę dotychczas uprawianych odmian na Buena Rosa? Jest 5 podstawowych powodów. Pierwszy to oczywiście wyśmienity smak pomidora malinowego. Tutaj będziemy pewni, że nasi klienci będą zadowoleni z tego smaku i będą do nas wracać. Drugi to wyrównane owoce. Tu zaoszczędzimy na sortowaniu i nie będziemy mieli niesprzedawalnych latem małych owoców, które są w sezonie bardzo dużym problemem. Trzeci to bardzo dobra trwałość owoców, a co za tym idzie? Brak reklamacji i zwrotów. Czwarty, bardzo ważny, zupełny brak plamy, przebarwień słonecznych, które w sezonie letnim są zmorą wielu ogrodników. Piąty powód, plon. Bez wysokiego plonu nie ma wysokiego zysku. Jest połowa czerwca, przyjrzyjmy się, jak wygląda roślina. Widzimy lekko wzniesione liście i silną roślinę, która jest świetnie przygotowana przed okresem letnim. Patrząc na grona, od samego dołu do samej góry widzimy bardzo ładnie zawiązane grona z 4 wyrównanymi owocami. Patrząc na samo grono, owoce wielkości podwójnego B w plusie, o gramaturze mniej więcej od 180 do 200 gram, z długą, smukłą szypułką, która jest cechą charakterystyczną pomidorów malinowych. Warto zwrócić również uwagę na pęd główny, który rośnie wzdłuż sznurka, dzięki czemu praca z tą rośliną nie jest bardzo pracochłonna. Jeśli do tej pory nie uprawialiście jeszcze Buena Rosy, zapraszam do Enzazadem.